chcielibyśmy ustawić się troszeczkę powyżej prawej ley line do startu, tak? Chciałbym, żebyśmy, daj Boże, nam się to uda, żebyśmy postawili blade'a, tak? Nie rozrolowali go, postawili go, wyciągnęli miecz, tak? I w momencie, nie wiem czy to damy radę wycyklować, rozwinąć blade'a, żeby już bez zwrotu wjechać na linię startu, tak? Będzie ciasno, znając życie pewnie outsider będzie tuż przed. Przy tej wielkości, jeśli będziemy mieli blade'a, jest szansa, że my go dołem spokojnie pojedziemy, tak? Oni będą walczyli, na pewno w górę nam nie pozwolą jechać, tak? Pierwszy raz miałem okazję uczestniczyć w tak długim wyścigu. Trzy dni na jachcie, które były bardzo męczące i zmuszały mnie do przekroczenia własnych możliwości. Warunki, całe spektrum od wiatru bardzo słabego po 20 kilka węzłów. No i bardzo wyrównany finish z innym jachtem, czego się nie spodziewałem po 600 milach. Wygraliśmy chyba o parę minut. Także mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miał okazję wystartować na jachcie Airport. Jest! Yeah! Takiego strachu, że się napędzili. Już po mecie wyścigu Rossier Baltic Sea Race zajęło nam dopłynięcie 3 dni. Przekroczyliśmy mnie metę jako pierwsza łódka, więc jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że po 3 dniach zmagań w trudnych warunkach, bo bardzo dynamicznych, nieprzewidywalnych, zmieniających się tak naprawdę z minuty na minutę, wiele wyzwań, wiele ciężkich chwil, popłynęliśmy to tak, że przekroczyliśmy nie metę na pierwszej pozycji, więc wydaje mi się, że jest to duży sukces i jesteśmy z tego zadowoleni. Ogarniamy łódkę, sprzątamy i idziemy teraz odpoczywać.